Przechodzimy do punktu 5.2c, projekt uchwały w sprawie ustalenia prawa trwałego zarządu na zabudowie nieruchomości przy ulicy Górka Narodowa 116 w Krakowie. To pani Małgorzata. Projekt uchwały dotyczy ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości przy ulicy Górka Narodowa 116, gdzie obecnie znajduje się pogotowie opiekuńcze oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Zwrócił się do Rady Dzielnicy Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu z prośbą o zaopiniowanie projektu przyjętego w związku, iż młodzieżowy ośrodek wychowawczy obecnie posiada taki trwały zarząd oraz pogotowie opiekuńcze w odpowiednio różnych tam częściach. Natomiast młodzieżowy pogotowie opiekuńcze zostanie planowany będzie przeniesiony na ulicę Nadrzeczną. W związku z powyższym proszę o wygaszenie dla tej przedmiotowej nieruchomości, a ustanowienie całego zarządu dla młodzieżowego ośrodka, który pozostanie dla tej nieruchomości Górka Narodowa 116. Mam pytanie formalne. Czy jedną uchwałą możemy wygasić? Zarazem dwie osobne uchwały. Nie, no, mamy. No, to pani nie można. Ustanowienie udzielenia na wyższe. Znaczy, ja myślę, że my ani nie wygaszamy, ani nie tylko opiniujemy. Więc tutaj jest tyle bezpiecznie, że jeśli byśmy rzeczywiście dokonywali tego aktu, to prawdopodobnie byłoby tak, jak mówię, że ale przy opinii myślę, że tutaj to osobne opinie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Uwagi nie widzę, w związku z tym podaję tu pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za 0, przeciw 0, wstrzymujących.